Witajcie moi drodzy, ja jestem Michał Wolfram, a dzisiaj jesteśmy znowu w klockach i jak widzicie coś się tutaj pojawiło, to jest odcinek testowy tak naprawdę, to nie jest coś co mam zamiar traktować jako integralna część mojej serii Zagrajmy w klocki 2020 w nawiasie 1, tylko coś raczej w fazie testu, być może będzie to pierwszy jakiś tam odcinek, który robię na tej wersji. Ok, mam tutaj jakiś świat. Tak, po raz pierwszy od bardzo dawna nie łączymy się do serwera. Tylko siedzimy tutaj na singlu i na Creative, ale na Creative tylko dlatego, bo zamierzam przetestować, jak klocki działają, jak idzie nagrywanie klocków na modach. Na M1 zresztą. Dobra, ściskamy benchmark i patrzymy. I co tutaj zrobiłem? Tutaj testuję na tym świecie, tak naprawdę. Jak będzie działał modpack, który przygotowuję na 1.16.5. Tak jak mówimy, jesteśmy na fabryku i jakie tutaj są mody i co tutaj się dzieje, już Wam pokazuję. Jak to w ogóle się stało? No, przeglądałem sobie kurs Forge'a i na kurs Forge'u jest lista modów wszystkich pod Forge'a, pod fabryka. No i przeglądałem sobie tę listę modów pod fabryka, no bo jak wiecie, z Forge'em mam problemy na tym komputerze. I przeglądałem sobie powoli listę modów, czy jakieś fajne mody są, czy są jakieś remake'i modów, które znam, z którymi już miałem styczność. No i tak, natknąłem się na bardzo fajny mod na windy. On sobie wygląda mniej więcej tak. Trochę jak ten stary, dobry mod z windami dla Minecrafta 1.1, który miałem bardzo dawno temu, był tylko na singlu, był jeszcze jakiś mod na windy na multi, ale on coś tam miał problemy. Playerowie się glitchowali, spadali i tak dalej. Raptor. No, patrzcie, jak fajnie. Jak ten mod działa? Ten mod działa tak, że... Tak, zaraz się zrobi z tego odcinek tutorialowy, gdzie pokazuję, jak działa mod na windy, a miał być tylko odcinek testowy, gdzie testuję, jak działają klocki. Zatem już Wam z grubsza pokazuję, jak działa mod na windy. I tak, tutaj są różne tiery tak zwanej aparatury windowej. Zaczyna się od windy spalaczowej i aż tam przez windy elektryczne poszczególnych poziomów. Wezmę windę spalaczową i windę elektryczną poziomu 5, tak z grubsza. Wezmę sobie jeszcze jakiś budulec. Działa to tak. Robicie sobie jakiś tam powiedzmy szyb. Znaczy, szyb nie jest wymagany, ale będzie mi tutaj pomagał przy zrobieniu tej powiedzmy struktury. Ok, no będzie powiedzmy tam tutaj jakaś maszynownia, ciach, tak jak tam to zrobiłem. I wszystko zaczyna się tak naprawdę od tego klocka lift. Jak go stawiacie, z jednej strony macie taki kolorowy po prostu element i ten kolorowy element mówi, która strona ma tą windą operować. No i wsadzamy sobie tutaj węgiel, powiedzmy, zasililiśmy w tej chwili windę, bo każda taka winda musi być zasilona. I teraz bierzemy sobie jakiś klocek, powiedzmy, o chociażby ten marble. No jest taki windowy dosyć. Tutaj chodzi o to, że to jest powiedzmy tam położenie bazowe tej windy. No i budujemy platformę. Platforma z tego co wiem musi być prostokątna, no, w tym kwadratowa. No i tak, to jest pierwszy poziom. I dobra, i zrobimy takie rzeczy jakie zwykle przy windach się robi, czyli tutaj są na przykład drzwi. Bierzemy sobie jakieś normalne drzwi do tego. Chyba to powinny działać też, to są z jakiegoś tam moda Glassdoor. Tak naprawdę mogłem użyć tekstur packa, ale co mi tam? Bierzemy sobie przycisk. Ten przycisk sobie stawiamy, ale no ten przycisk nie jest zlinkowany. Tutaj mówi nam ten tooltip, komunikat. No i teraz idziemy sobie do tego bloka listowego, bo musimy zlinkować ten przycisk z tą windą. Robimy shift, prawo klik. Idziemy sobie do tego przycisku, prawo klik. No i zlinkował się, super. Naciskamy guzik. A winda jest już na tym poziomie, ok. No i co teraz zrobić, żeby ta winda wyjechała na inny poziom? Tak, można się domyślić. Budujemy sobie kolejny poziom. Powiedzmy tutaj będzie kolejny poziom. Ok, postawimy sobie kolejny przycisk windowy. I co jest taką częścią, która jest dosyć awangardowa, to jest to, że tutaj musi być kolejny blok windowy, który znowu trzeba zasilać. I znowu teraz robimy shift klik, prawo klik oczywiście, idziemy do przycisku, ciach, i znowu sobie robimy drzwi. I teraz zobaczcie, co się stanie. I nasza platforma się przemieściła i ten.
Te drzwi windy jeszcze nie są otwierane automatycznie, ale to Wam pokażę już za moment, jak się za to też zabrać. No i tak, jesteśmy w windzie i co? I jak możemy pojechać na dół? No nie da się. Dopóki nie stworzymy kolejnego przycisku i teraz tego przycisku nie zlinkujemy z tą windą na dole. Musimy zrobić tą windę na dole właśnie i zlinkować ten przycisk. I teraz, jak sobie zobaczycie, klikam go i już jadę na dół. Ok. Jak to sobie działa? No i analogicznie, tak, uciekło mi słowo, musimy zlinkować przycisk z góry. Ok. Naciskamy, jedziemy w górę. Super. Nie latam teraz, tylko jadę na tej windzie. I w dół. Super. I tutaj jest jeszcze taka ciekawa dosyć rzecz, że są tak zwane screeny. Screeny to są takie przyciski tylko lepszej generacji, a za chwilę Wam je też pokażę. Aha, chciałem Wam pokazać jeszcze te urządzenia, które sterują redstone'em, żebyśmy mogli otwierać i zamykać drzwi. Bierzemy sobie to, no i robimy sobie, a dobra, zrobimy tak. Ten sobie wstawimy tutaj, repeater jakiś. O, jest repeater, super. Bierzemy sobie repeater, wstawiamy sobie ciach. No i znowu musimy zlinkować tutaj tego gościa z tym. O, ponieważ windy tutaj nie ma, to nie daje sygnału, ale jak nacisnę sobie, winda sobie przyjedzie, no to on bezprzewodowo po prostu przekazuje ten sygnał, co jest dosyć fajne. Ok, i tak samo możemy sobie zrobić na dole. Natomiast pokażę Wam teraz, jak ta winda zadziała z tymi urządzeniami nowszymi. Bo do tamtych oczywiście trzeba dodać zawsze węgiel. No i to jest takie dosyć problematyczne. A te urządzenia już działają na energię z modów. Jestem pewien, że na pewno korzystają z tej energii, z tego moda, który jest klonem Industrial Crafta, bo u siebie tak sobie to tam pociągnąłem, z tego moda. Pociągnę to sobie. No i co jest ważne, trzeba tego fibera podciągnąć do wszystkich tych urządzeń windowych. Drugi poziom, ok. No i jak widzicie, o, co jest grane, nie ładuje się. Panie kolego, dlaczego pan się nie ładuje się? O, ten już się naładował. A dlaczego ten na górze się nie naładował? Co, ja będę tutaj wolnąć jakieś MFS-u czy coś? O, dobra, teraz się to naładuje. Widocznie tamten na dole jakoś miał za dużą konsumpcję tej energii. Ok. No i znowu musimy to połączyć, ale dobra, wywalę te przyciski stąd. Już nie będziemy robili tego przyciskami, tylko zrobimy to ekranami. Chodzi też o to, że ekrany działają tylko chyba z tymi windami elektrycznymi, bo męczyłem się chwilę, żeby zrobić te ekrany na windach tych klasycznych, no i nie dało się. Więc dlatego musiałem sobie tam pozmieniać u siebie w swoim prototypie na elektryczne. Ok, i tutaj jest jeszcze jedna taka tricky rzecz, że te ekrany też trzeba zasilić. No i do tego jest potrzebny screen charger. Screen charger to jest element, który podpinacie sobie tutaj pod tą waszą linię wysokiego napięcia i sobie linkujecie to. No i to się chyba robi tak, że klikacie shift click prawym tym przyciskiem i prawym przyciskiem potem na to. To jest właśnie jakby odwrócenie tej kolejności, że najpierw shift click na ekranie, a potem na to. Okay. I teraz są czarne, znaczy są czarne, mają komunikat, że jest brak połączenia z windą, więc znowuż trzeba je połączyć tak tradycyjnie, czyli shift-click na windę i klik na ekran. Shift-click na windę i klik na ekran. Super. No i mamy windę i jak widzicie, ta winda sobie teraz ładnie jeździ. Jeszcze muszę podpiąć tylko te urządzonka przekazujące redstone'a i powinienem już mieć dostęp do otwierania drzwi. Super. No i jak widzicie, tak to działa. Trochę szkoda, że nie da się zrobić takiego framingu jak w Red Powerze. Byliśmy w stanie zrobić, że byliśmy w stanie wybudować sobie taką kabinę z sufitem. Bardzo bym się cieszył, jakby udało się zrobić sufit w tej windzie. I mam taką nadzieję, że deweloper w przyszłości takie coś zrobi. Pierwotnie myślałem, że da się do tego wykorzystać te bloki, ale one niestety, te structure'y są, z tego co rozumiem, one mają odniesienie tylko do tworzenia tych elementów. No i tak wygląda mod na windy. Jest całkiem fajne. Drugi mod, który tutaj jest na tej parce, to jest klon i tego Industrial Crafta. To się nazywa chyba Tech Reborn. Tak, nie myliłem się. Tech Reborn.
I tutaj są, to jest mnóstwo różnych fajnych rzeczy, które były w IC2 i one teraz się znalazły właśnie w tym Tech Rebornie. Są solar panele, są te glass fiber cable, jest MFSU, więc bardzo, bardzo fajnie, jest całkiem sympatyczny powrót do przeszłości. Są różne te alloy smeltery, alloy furnace, windmille, chyba nawet reaktor gdzieś tam, a jest mass fabrikator. Jest naprawdę... O, i patrzcie, nawet ten chargomat z IC2, ten, który u Kazika był. LV, MV-ki różne te... A Batbox jest? Ciekawe, czy jest... O, jest Battery Box, niestety nie Batbox. Batbox przywołuje przerozmaite wspomnienia. Więc jest trochę fajnych rzeczy tutaj. Są jakieś tam mieczyki. O, Quantum! Kurczę, Quantum! Ojejciu, jakie przychodzą normalne wspomnienia. Normalnie wspomnienia z tego z serwera u Kazia Kazika, kurczę. Ciach, ciach, o. No i biegniemy sobie w Quantum, o, patrzcie. Czek. Normalnie ten, jak Avalkis. Pozdrawiam, ale to Avalkisa. Na tym, który z Twitcha pewnie coś tam streamuje. I tak, co mamy jeszcze? Jest również klon Red Powera. Ale na klony Red Powera radzę uważać, bo jest jeden klon, który charakteryzuje się tylko tym, że dodali kilka itemów, które tak naprawdę nie robią nic. I te... To czekajcie... Red Power... Nie, ten Red Power akurat jest... Nie, to jest ten Red Power, który jest taki właśnie ten upośledzony. Tutaj nic nie ma. Tu jest kilka itemów, ale nie ma nic, co coś robi. To jest taki, bardzo kiepski... To jest, wiecie, jak MyPhone i iPhone. Jest Ford Boot Disk na przykład. Pamiętam, jak były te komputery z Red Powera, one były zawsze takie bardzo ciężkie i niezrozumiałe, nigdy ich nie umiałem. I patrzcie, i tutaj nie ma w ogóle tych komputerów. Tak naprawdę jest jedynie Alloy Furnace i Project Table i tyle, i kilka lamp. Więc trochę rzeźnia. I mikrobloki są. Słyszałem, że są z nimi jakieś podobne problemy, to zobaczymy, czy są, czy nie są. No i patrzcie, crashło. Widzicie? Widzicie, co się stało? Wszystko przez tego klona, kiepskiego klona Red Powera. Dlatego należy na to uważać. Tak, dlaczego tutaj mam widewallpapers.net? To jest jakaś tam testowa tapeta 1920x1080, bo musiałem wiedzieć, jak przyciąć okienko klocków, żeby było do rozmiaru Full HD, żebym mógł dla Was robić te odcinki. Dlatego sobie odpalam po prostu zawsze jakąś tapetę o rozmiarze Full HD, żeby móc dobrze dopasować okienko klocków. A, jest fantastyczne. Dobra, i co? Rozwali się znowu? Krasznie? No i patrzcie, i teraz już nie odpalę swojego ulubionego świata z klocków. Wszystko przez tego taniego klona Red Powera. Chyba wywalę tego moda. On się nawet, widzicie, a nie widzicie, bo to jest na drugim monitorze. On się nawet szumnie nazywa Red Power. Ten mod. By jakiś tam shadow. Eloram to jest oryginalny deweloper, oryginalna deweloperka tego moda. Ktoś tutaj się tam zapędził. Ale jest jeszcze drugi mod, który się nazywa RS Wires. To jest remake okablowania z Red Powera. I on jest naprawdę bardzo dobry. Generalnie większość rzeczy działa. Jeżeli coś nie działa, to prawdopodobnie zostanie to nareperowane w przyszłości. No i działa. Super. Wszystko przez tego taniego klona Red Powera. Więc idziemy sobie do RS Wires. I tutaj są... O, to jest HCTM Base Screwdriver. Tego jeszcze nie ogarniam. Podobno to jest work in progress. Ale, jak widzicie, tutaj są generalnie wszystkie fajne rzeczy. Takie te kablowe z Red Powera. No i jak widzicie, tutaj mam zrobiony już taki prototyp. Tak, świat się będzie ładował, więc może mi troszeczkę tych FPS-ów zabrać, wtedy niestety. Pamiętam sobie, gdzieś tam się wypowiada. Zrobiłem sobie taką makietę. Jak widzicie, są te kable takie łączone, te kapitalne. Tutaj zrobiłem powiązanie z innym modem. TIS 3D. Komputer z Computer Crafta, super. No i możemy sobie operować zdalnie różnymi rzeczami. Ten TIS 3D jest naprawdę fajny. Zrobiłem taką tam przykładową maszynkę, jaką sobie tam polełem w jakimś tutorialku. Na razie to jest maszynka bardzo prosta. To pokazał chyba Sangar nawet. TIS 3D jest zbudowany w ten sposób, że wymagany jest kontroler do tego, żeby ta maszyneria mogła działać.
i kontroler musi być zasilony redstone'em. Normalnie możesz sobie postawić tutaj czerwoną pochodnię, czy dźwignię, czy nawet przycisk, jeżeli ktoś będzie ściskał go cały czas. I jak jest kontroler zasilony, to cała aparatura działa. I tutaj na tych blokach, już wam powiem, jak one się nazywają, casing, stawiacie sobie je, ciach. I na nich przyczepia się takie moduły, tak zwane. Je się przyczepia normalnie, powiedzmy o tak. Ciach, po prostu ciach. Jak obrazy na ścianach w klockach. Więc tak to działa. I moduły działają w ten sposób, bo ten mod jest generalnie stworzony na podstawie jakiejś tam gry o tym samym tytule. Te moduły działają w ten sposób, że komunikują się z innymi modułami po stronach, z których one są. No i patrzcie, tutaj jest moduł, który jest powiedzmy na dalej części tego casingu. No i tu jest napisane MOV down right. I to mówi, że uzyskaj sygnał z dołu i przekaż go w prawo. Uzyskaj sygnał z lewej i przekaż go w prawo. Uzyskaj sygnał z lewej i przekaż go w prawo. Uzyskaj sygnał z lewej, przekaż go w dół i wychodzi ten sygnał. To jest bardzo podstawowa tutaj implementacja tego. Są również możliwości o wiele większe do tworzenia tego. No i teraz są łączone i teraz patrzcie, dołączę sobie moduł. Ciach. No i wychodzi mi tutaj stąd, z tej prawej strony. Tutaj ten redstone, bo prawdopodobnie jest jeszcze tutaj jakiś zgrzyt na implementacji pomiędzy tym modem a RS Wires. No i tak samo, niestety, nie jesteśmy w stanie tym operować z komputercrafta. Nie możemy przebić sobie tego bundle wire'a do komputera, tylko możemy co najwyżej wyciągnąć z niego tym takim, powiedzmy, zaizolowanym kablem sygnał i dopiero wdrożyć go w ten kabel, więc tak trochę słabo. Ale nie najgorzej, bo mogłoby w ogóle to nie działać. Jesteśmy w stanie sterować po prostu tym też z komputera, jak zaraz wam pokażę. Redstone, set, left, true. No, nie działa. Więc jest najgorzej. To jest remake ComputerCrafta, to nie jest ComputerCraft oryginalny, bo oryginalny twórca już go z tego co wiem nie robi. I teraz powstało kilka remake'ów ComputerCrafta, w tym na Fabrika. No to też jest mega ciężka rzecz, żeby zremake'ować moda na Fabrika. No i są komputery. A w sumie, bo tu jest taki dosyć awangardowy ten texture pack taki. To nie jest texture pack, który ja wgrywałem. To jest jakiś ten overhaul, czy tam coś tam takiego. Zobaczymy, jak to tutaj działa. Czy to się teraz załączy ta klasyczna skórka. O, i mamy klasyczne komputery. Super. Tak jak zapamiętałem, będziemy sobie Wireless Pocket, super, o ciach, paste, beam, get, o. Nie działa, fajnie, elegancko, CLS, nie, clear się robi, Lua, co ja mogę z tym zrobić, coś się na pewno z tym dało zrobić kiedyś, pas, równa się 1, 2, 3, if, pas, równa się 1, 2, 3, o, cześć, ten, OS, nie, print, OK. A, widzicie? A, to jest 1, 2, 3, 4. No i nie ma OK. -a. Tak, jakaś tam prosta. Nie pisałem w tym OJ od bardzo, bardzo lata. A zatrzymuje się. A, patrzcie, pamiętam, jak się ten zatrzymuje. Na cytryle trzeba przytrzymać, jeżeli się zatrzymuje ten komputer. Fajnie. Fajną rzeczą, którą pamiętam, co się z tym robiło, i brało się disk drive, brało się, powiedzmy, jakiś tam pocket computer, na przykład wireless, dostawiało się to tutaj, o, i można było wsadzić wireless komputer do tego i chyba były dane z tego wireless komputera w komputerze, w tym stacjonarnym, normalnym. To zobaczymy. Edit, kupa, dzień dobry, o, zamkniemy go, oj, okej, okay. No i wsadzimy go tutaj, zobaczymy, czy się pojawi ten plik, teraz. No, disk. A, patrzcie, jest kupa. I nawet się zrobiło kropka Lua. Tak międzynarodowo, ładnie. Edit, kupa, Lua. O, wiem, co zrobimy. Zrobimy tak. RM, kupa. I teraz zrobimy edit, startup, print. Dzień dobry. Jesteśmy w stanie zrobić eject. Eject, right. I wywaliło mi ten komputer. Niewiele się zbiło, jak widzicie. Dalej można napisać na startupie dzień dobry i to działa. Fajnie, bardzo się cieszę. Zamkniemy to. Kolejny pieseł, kolejny wnerwiacz.
Odnośnie piesołów, to też mam tutaj dosyć ciekawą. Aha, w sumie jeszcze wam pokażę. Tu jest to MFSU. MFSU jest pełne, chyba 99%. Solary. Te akurat chyba one są creative'owe. Tutaj na dole też coś tam jest, a tu jest ten wireless. I mam kolejnego fajnego moda. To jest bardziej taki utility. To jest mod taki bardziej, powiedzmy, środowiskowy, ponieważ jeżeli macie jakieś zwierzaki, to one jak są odbezpieczone, to generalnie za wami chodzą i teleportują się. I na przykład może wystąpić sytuacja, że pójdziecie sobie na przykład, nie wiem, gdzieś tam i was pojedzie od tylca wąż i wam wysadzi zwierzaka i jest no nieprzyjemnie dosyć. To jest mod, taki jeden, który nazywa się Independent Pets. I on działa w ten sposób, że jeżeli sobie shift klikniecie na zwierzaka, shift i prawo klik, to teraz zwierzak może się do wami teleportować i podąża za wami. Powiedzmy, palec sobie gdzieś tam daleko, tutaj na przykład, o. I zwierzak się teleportuje. A na przykład chcemy, żeby teraz on został w obiekcie i teraz klikamy po prostu znowu shift klik i on będzie sobie biegał po obiekcie, ale już się nie będzie teleportował, co jest bardzo fajne. A ciekawe, co się stanie, jeżeli wezmę sobie jakieś zwierzaki tutaj, czy zwierzaki, te takie potwory, bo sprawdzę, co się dzieje, jeżeli... Co się stanie, jeżeli jakiś stworek mnie zaatakuje i co wtedy zrobi zwierzak? Czy się teleportuje za mną, czy nie? Jaki jest taki denerwujący zwierzak? Weźmiemy sobie szkieleta. Albo ten zombie, ten pustynny taki jakiś. Okej. Okay. Ja naginął niestety. Ale jak widzicie, ten piesek będzie atakował. Mimo tego, że nie jest... A zaraz zobaczymy, co zrobię, jak będę gdzieś dalej. Na przykład będę sobie tutaj. Tutaj kogoś zespanuję. O. Czy piesek się teleportuje i będzie go bił? Game mode. Survival. No i teraz to niebezpieczeństwo. A pieska nie ma. I super, i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że to chodziło. Po prostu, że na przykład jak ktoś mnie tam zaatakuje, to żeby te zwierzątka się nie pokazywały. Tylko jeżeli na przykład coś mnie zaatakuje w moim własnym domku. Więc bardzo fajny mod. Dzięki temu kotki mogą być uwolnione, nie muszą być cały dzień siedzące sobie na tym, na łóżku. Coś tam ten tnie, kurczę. Chyba rendering świata. Rendering świata purpurowy. No popatrzcie, mam dosyć dużo pamięci przydzielone. Nie powinno się tutaj nic za bardzo psuć. Chyba rendering świata jedynie. Ktoś mi napisze, tak sobie to tłumacz, bo tak sobie to tłumacz. Rendering świata. A to nieposiadanie karty graficznej, ten RTX, coś tam, miliard tysięcy do kopania bitcoinów, wersja Elite Coin Digger. Alt F3. No. I wyłączam to Superman. Tak, mam też tą mapkę. Jakie są jeszcze mody tutaj fajne? Tis 3D widzieliście, Tech Reborn widzieliście, Iron Chests. Iron Chests to jest ten fajny mod. Ten fajny mod. Ciach, ciach, ciach. Wrzucimy sobie komputer i on tutaj jest. Super. I taki on jest kapitalny. Bardzo go lubię. I bardzo go dobrze wspominam. Computer Craft. Widzieliście to. I to jest w sumie wszystko. Jak stoję sobie tak stabilnie, to są naprawdę fajne odczyty. Jak chodzi o ten FPS. Może się też bugować trochę przez to, że gram na singlu i po pierwsze świat się renderuje, po drugie, że serwer i tak coś tam zużywa. Nie no, nie jest źle. Nie jest źle, ładnie chodzi. Tak, są okazjonalne, małe spajki. Trochę mnie to denerwuje. I tak to wszystko wygląda z grubsza. Zrobię jeszcze testy z jakimiś tymi śmiesznymi programami typu Optifine, czy jakieś te fosfory, coś tam, sodiumy. Zobaczę, jak będzie na tym chodziło. To jest bez żadnych modów optymalizacyjnych. A, i może to przez to, że tutaj na tej mapie się chciał wygenerować wulkan, a nie mógł się wygenerować wulkan, bo tego moda usunąłem. Tak, ten mod, ten Red Power rzekomy, podobno generuje wulkany, więc może to. I tak, jest ten Computer Craft. Drzwiczki, zwierzątki, chestsy, windy, to jest ten core, który jest potrzebny przez Tech Reborn. Mod do generowania fajnych rzek, to Ray, czyli ta parodia Not Enough Items, RS Wires, Tis 3D i ta mapka moja ulubiona, wokselowa. Więc tak to wygląda i to chyba wszystko w tym odcinku, ale i tak wyszło całkiem nieźle, musicie przyznać. Odnośnie innych modów,
Będę się starał tutaj dodać jak najwięcej fajnych i starych i dobrych ulubionych modów, jakie sobie tam grałem w przeszłości. Czekam na Build Crafta, podobno ma być. Build Craft niemiecki mod na obrazki. Upright Energy Six. Zaplight jest tak, że on rzekomo jest na Fabric. Kompilowałem go, ale były bugi. To znaczy gra się nie wczytywała. A jak go skompilowałem, znaczy skompilowałem, uruchomiłem w trybie debugowania, to gra się uruchomiła i ten mod był. Więc tak ten mod wygląda. Być może wkrótce pojawią, no na pewno się pojawią jakieś buildy takie oficjalne od nich, więc spróbuję sobie to tam załadować. I tak za bardzo innych modów takich znanych i lubianych nie ma za bardzo. Jest mnóstwo rozmaitych modów, które są bardziej low quality. Natomiast będę się starał dodawać jak najwięcej fajnych i ciekawych modów tej paczki. Podniosę sobie istniejący serwer do tej wersji, bo to jest 1.16.5 z tymi modami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.